Kulturalny widnokrąg dziś na Dalekim Wschodzie, a to dzięki nowej wystawie w Pałacu Sztuki malarstwa Karoliny Wojnowskiej-Paterek, która zabiera nas w podróż do miejsca, tam gdzie księżyc się uśmiecha. Razem ze mną artystka Karolina Wojnowska-Paterek, witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Karolina Wojnowska-Paterek, architektka, malarka, rzeźbiarka, jej działalność interdyscyplinarna odwołuje nas do przestrzeni, krajobrazu właśnie Dalekiego Wschodu, na co wpłynęło jej długoletnie przebywanie w Singapurze i nie tylko, ale także podróże po Azji, zetknięcie się z tamtejszą kulturą i sztuką Indii, Malezji, Singapuru, Indonezji i Chin. Karolina Wojnowska-Paterek nie jest krakowianką, ale nie jest to jej pierwsza wystawa, która prezentowana jest w Krakowie i prezentowana jest w Pałacu Sztuki. Ale oczywiście trzeba zacząć od tego miejsca, od tej fascynacji Dalekim Wschodem, bo ta fascynacja Dalekim Wschodem to są długie lata. Oczywiście one związane są z miejscem, jak powiedziałam, długiego przebywania w Singapurze, ale przecież nie zrezygnowała Pani z tej podróży na Daleki Wschód, bo dalej tam jest Pani miejsce, więc zacznijmy od tego miejsca, bo to miejsce do pewnego stopnia ukształtowało Panią również jako artystkę, choć nieprzypadkowo przywołałam, że jest Pani również architektką, bo to architektura zaprowadziła Panią w to miejsce. Tak, to było wiele lat temu, w roku 2008 miałam okazję współpracować z grupą architektów OP Architekten w Wiedniu i ponieważ projektowaliśmy wnętrza hoteli, akurat robiliśmy w tym czasie hotel w Łodzi, i potem miałam okazję przenieść się do kolejnego miejsca pracy w Singapurze. I tam pozostałam przez 12 lat i tam zaczęła się moja przygoda z Azją. Jako że już wyspecjalizowana byłam jakby w tej branży, robiłam wnętrze hoteli w różnych miejscach w Azji, w różnych krajach. Stąd między innymi te podróże, które były powiązane z pracą i niewątpliwie ta architektura miała wpływ na moje malarstwo, które w tamtym czasie się tworzyło. Projektowanie wpłynęło na malarstwo nie tylko z tego powodu, że dzięki temu projektowaniu znalazła się Pani w Singapurze i znalazła się Pani na tym Dalekim Wschodzie, ale też tematyka Pani obrazów odwołuje się do miasta. Miasto to architektura jednak i ona jest widoczna, choć ta architektura na tych Pani obrazach jest też bardzo specyficzna. Odwołałabym się teraz do takiego cytatu, który pochodzi ze wstępu do Pani pracy doktorskiej. Ta praca doktorska nosiła tytuł Pomiędzy mikro a makro światem. I tam we wstępie pisze Pani tak. Formy natury, architektury, kolorystyka, zapachy oraz dźwięki to główne czynniki identyfikujące atmosferę danego miejsca. Klimat i przyroda miejsca mają ogromny wpływ na usposobienie ludzi, na sposób życia, co za tym idzie, rozwój kultury. Dodałabym do tego także na rozwój sztuki, także na rozwój Pani sztuki, Pani malarstwa. Tak, żeby uchwycić atmosferę miejsca, nie wystarczy nam obraz, ponieważ na atmosferę miejsca składają się te wszystkie rzeczy, właśnie zapachy, dźwięki, składa się pewna przestrzeń, składają się ludzie, którzy tam mieszkają. I te miejsca są tak inne od miejsc w Europie ze względu na klimat, chociażby dlatego, że większość z tych miast, które leżą na równiku, one są wyrwane dżungli, ponieważ zwykle usuwa się fragment dżungli, fragment lasów, buduje się tam miasta, ale ta dżungla jakby wchodzi, przyroda wchodzi do tych miast. Więc mają inny klimat niż miasta europejskie. Miasto żyje wieczorami i nocą, co jest też zupełnie inaczej niż u nas. Tam życie zaczyna się dopiero wieczorem. Budzą się też wieczorne ptaki, które są tylko na równiku i wydają bardzo specyficznie dźwięki. Budzą się wszystkie cykady, których jest masa. I nawet w centrum miasta nie jest w stanie usunąć tej przyrody, więc nawet w centrum miasta mamy te cykady pomiędzy samochodami i pomiędzy tym całym zgiełkiem, wciąż słychać tą przyrodę. Mamy księżyc, który jest uśmiechem na niebie ze względu na to, że widzimy go pod innym kątem niż w Europie, w wyższych szerokościach geograficznych. I do tego mamy te wszystkie zapachy, przyprawy, kolorowe ubrania, mnóstwo ludzi z różnych części świata, z różnych kultur. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na Malezję ze względu na to, że tam w tym momencie jest moje miejsce. I to jest kraj, w którym mieszkają ludzie z różnych kultur. I te kultury żyją razem.
to wszystko współgra. Tak jak Singapur jest bardziej, nie mogę powiedzieć, że chiński, bo to nie są Chiny kontynentalne, ale tutaj Kuala Lumpur żyje. Na przykład wychodzimy na ulicę o godzinie tam 23 w piątek i to miasto żyje przez całą noc swoimi kolorami, dźwiękami, tymi cykadami. I jest tak niesamowita atmosfera, że po prostu bardzo ciężko to przenieść na płaski obraz i na kolory. No starałam się jak mogłam, żeby przenieść Państwa chociaż na chwilę w ten zimny listopadowy wieczór do tego świata i mam nadzieję, że chociaż trochę mi się udało, ale właśnie to tworzy atmosferę miejsca. Ludzie, zapachy, dźwięki, powietrze, w którym jest 90 stopni wilgoci, oddychamy innym powietrzem, więc to jest wszystko bardzo, bardzo trudne do uchwycenia na obrazie. Klimat tego miejsca tworzy ta geografia, tworzy ta natura, taka jaka tam jest, ale też ludzie, też zapachy, też architektura. Te wysokościowce znamy z Singapuru, to też jest to miejsce, ale okazuje się, że w Malezji także. Zawsze pozostaje pytanie, jak możliwe jest to przenieść na obraz, na płótno, to co pani powiedziała, na płaskie płótno, gdzie nie mamy tej trójwymiarowości, no ale tu pomaga pani oko architekta, tu pomaga pani też ta umiejętność przedstawienia perspektywy, ta próba przełożenia tamtego świata łącznie z tymi zapachami na pani obrazy odbywa się, jak mi się wydaje, poprzez też kolorystykę. Dużą paletę barw, którą pani wykorzystuje, choć są też obrazy monochromatyczne. W zależności od tego, od nastroju mojego, nastroju miejsca, a może właśnie od tych zapachów, to tam właśnie ten księżyc się uśmiecha. Tak, właściwie zainspirowałam się płytą Pink Floydów Dark Side of the Moon z czarnym księżycem, ponieważ coś, co przykuwało zawsze moją uwagę i jakby orientację, gdzie jestem, był ten księżyc. I coś, co pierwsze, co zauważyłam lata temu, kiedy przyjechałam do Singapuru, to ten uśmiech na niebie i zauważyłam, że coś tu nie gra, coś jest inaczej. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że jestem w innym miejscu i pod innym kątem widzę ten księżyc. Do tego jest długie geograficzne wytłumaczenie. I ten księżyc robi tam tą specyficzną atmosferę. Jeszcze jest jedna rzecz, że ten księżyc tam, jak on wschodzi, jest olbrzymi. Bardzo często pracuję na takiej wyspie na Morzu Południowochińskim, gdzie akurat mieszkam od strony wschodu księżyca. I szczególnie raz w roku jest czerwony księżyc, tak nazywają to Chińczycy, Bloody Moon. Gdy księżyc wschodzi, on jest bardzo blisko, jest olbrzymi i jest całkowicie czerwony. Wtedy rzuca światło na morze i całe morze robi się czerwone od tego księżyca. Wygląda to niesamowicie przez dosyć krótką chwilę, bo jeszcze jest jedna rzecz taka, że na równiku bardzo szybko wschodzi słońce i zachodzi słońce i również księżyc. Jest tak, że od godziny 7 do 7 jest jasno i jak robi się ciemno, widać jak się ściemnia. Po prostu nasze oko rejestruje to stopniowo, jest taki skok, tak jakbyśmy wyłączyli światło prawie, że czuć to skokowo przez kilka minut jest całkowicie ciemno. Kiedy ten księżyc się uśmiecha? Księżyc się uśmiecha, jak jest w nowiu, no w pełni się nie uśmiecha, ale też ta twarz, której się dopatrujemy zwykle na księżycu, również patrzy na nas z innej perspektywy, więc rozmawiamy z tą twarzą inaczej. I zawsze ten księżyc był dla mnie pewną inspiracją. Właśnie na wystawie tutaj przywiozłam jeden obraz, gdzie księżyc jest całkowicie czarny, bo robiłam różne wariacje, mam bardzo wiele obrazów dotyczących księżyca. Jeszcze robiłam poprzednią wystawę w Gdańsku, to było 1,5 roku temu, Secret of the Stars, Sekrety Gwiazd. I to była wystawa malarstwa takiego bardziej abstrakcyjnego i to było malarstwo tylko o niebie. Tylko o niebie widzianym z równika, o nebulach. Tutaj nie było architektury, nie było miast. Były wszystkie wariacje, wszystkie obrazy związane z tym niebem. Więc namalowałam wiele księżyców, wiele postaci księżyca, wiele faz księżyca. Więc tutaj na obrazie mamy jeden, który jest ciemną stroną księżyca. Ten wybrałam akurat na wystawę tutaj. Jest to czarny księżyc. W każdym razie twarzy księżyca, że tak powiem, mamy wiele, bo mamy ten jasny księżyc i mamy właśnie to zjawisko czerwonego księżyca, które stąd nie jest tak dobrze widziane jak z równika. Miałam się zapytać o ten obraz, bo on jest rzeczywiście inny od wszystkich innych. Nie tylko przez tę zupełnie ciemną paletę. To bardzo ciemny obraz, prawie że czarny. Chociaż ciemna paleta pojawia się na pani obrazach również. Nie tylko pojawia się różnorodność kolorystyczna na tych obrazach. I rzeczywiście trochę się zdziwiłam, że ten ciemny księżyc jest egzemplifikacją tytułu wystawy miejsca, gdzie księżyc się jednak uśmiecha. Jeszcze w tym obrazie jest
specyficzna dynamika, ale trzeba się temu obrazowi przyjrzeć. To jest trudny obraz. Generalnie kompozycja tego obrazu i dynamika w tym obrazie jest niekoniecznie zrozumiała i widoczna z daleka. To jest jeden z trudniejszych obrazów, ale zdecydowałam się zamiast takiego oczywistego, uśmiechającego księżyca właśnie przywieźć ten obraz. Obraz do odbioru nie jest łatwy, myślę, że to jest obraz dla koneserów. Ale to mi się też w malarstwie podoba, że to nie tak, że przemykamy po wystawie i patrzymy na te obrazy przez minutę i znikamy, tylko są obrazy, które warto pokontemplować i którym warto się poprzypatrywać troszeczkę dłużej. No ale te inne obrazy, które są, warto się przy nich również zatrzymać. Pani powiedziała, że to życie zaczyna się jakby po zachodzie słońca, zaczyna się wieczorem, im później, tym bardziej intensywne życie, że wtedy to miasto, ten rejon żyje. No miasto, ponieważ miasto panią interesuje tak naprawdę też, to miasto jest na pani, no poza księżycami oczywiście, to miasto dominuje w pani malarstwie. To miasto, które zaczyna żyć wieczorami. W związku z tym te obrazy mają taki klimat noir, taki klimat nocny. Może nie wszystkie, ale są połączone z pewną nostalgią, z takim zatrzymaniem. Jesteśmy już bliżej snu i jakby jest to odwrotne do tego, o czym pani mówi, tego życia, choć tego życia też na pani obrazach nie brakuje. Ale chciałam się zatrzymać przy tych obrazach z taką lekką, być może nawet mgiełką, która się tam pojawia, która właśnie sprawia, że one no, mają coś w sobie z takiego zamyślenia i z takiej nostalgii. Myślę, że są miejsca, bo poza centrum miasta, które mają w sobie pewną tajemniczość i specyficzną atmosferę taką właśnie tajemniczości, mgły, czegoś, co trudno uchwycić tak naprawdę i o czym trudno mówić. Swoją drogą jeszcze a propos mgły, no to też jest jeszcze kolejna rzecz związana z klimatem, dlatego zawsze podkreślam, że klimat wpływa na to, jak wyglądają prace artystów, bo oczywiście na Równiku mamy codziennie deszcz przez co najmniej jedną godzinę, bardzo taki mocny i codziennie mamy tą parę, która się unosi gdzieś tam po tym deszczu. I jeszcze specyficzna rzecz to jest to, że przyroda bardzo szybko niszczy, wdziera się w budynki, w sensie takim, że ta wilgoć powoduje, że beton bardzo szybko obrasta glonami, bardzo szybko obrasta różnymi roślinami. I wystarczy chwila po wybudowaniu budynku i nagle ta przyroda wdziera się do miasta. Gdyby zostawić takie miasto, jestem pewna, że bardzo szybko dżungla by je wchłonęła. I jest pewnego rodzaju organiczność w takim mieście, że dużo jest budynków, które załóżmy są nawet używane, ale długo stoją i widzimy na nich już ślady tych pnących się roślin, glonów, popękań, takie bardzo specyficzne, kiedy one są wchłaniane przez tą dżunglę, wchłaniane przez ten klimat. I tam, tak jak w Singapurze buduje się na 20 lat, po 20 latach budynki się przebudowuje i robi się nowe, wszystko jest burzone. Oczywiście oprócz budynków, które są pod okiem konserwatora i są cały czas odbudowywane, cały czas konserwowane, to tutaj w Malezji Malezja jest dosyć dużym krajem, jest wielkości, no, bo nie tylko Malezja kontynentalna, ale jest jeszcze Borneo. Ludność jest mniejsza niż w Polsce i tam jest dużo miejsca, dużo tej przyrody, no, dużo dżungli. Ta dżungla jest też wycinana na lasy palmowe. W każdym razie tam nie oszczędza się miejsca, bo tak jak w Singapurze, Singapur jest malutką wyspą, oszczędza się bardzo to miejsce. Każdy skwer, szczególnie teraz, po tym czasie COVID-a, wszystko zostało tak zabudowane do ostatniego skwerka, tak, że aż ja, jak wróciłam, nie byłam tam przez chwilę w związku z COVID-em i po półtora roku, jak wróciłam do miasta, nie mogłam rozpoznać miejsc. Po prostu zostało wszystko zabudowane do ostatniego metra kwadratowego. A w Malezji natomiast mamy bardzo dużo tej przestrzeni i tutaj nie oszczędza się tego miejsca. Więc często są jakieś domy, jeszcze domy pokolonialne, domy jakieś takie zabytkowe, które są gdzieś po prostu pozostawione i ta dżungla już się wdarła w połowie, gdzieś tam korzenie przebijają te domy. I bardzo dużo jest takich miejsc no, dla malarza naprawdę interesujących. Właśnie połączenia takiej architektury znikającej, nowej, z tą bujną przyrodą, która się właśnie wdziera gdzieś do tego miasta.
No i stąd też te pani obrazy, na których właśnie ta mgiełka, która jest uzasadniona, która się pojawia, związana też z klimatem tym równikowym, która się pojawia i ona jest na tych obrazach, co dodaje też tej specyficznej atmosfery obrazom. Ale jeszcze, co ważne, że te pani obrazy nie do końca są realistyczne, żeby ktoś nie myślał, że ta architektura na pani obrazach przedstawiana jest w sposób szalenie realistyczny, też nie do końca. Część obrazów zbliża się bardziej do abstrakcji. Tam elementy tej architektury możemy wyłowić. Uważny widz wyłowi więcej, mniej uważny wyłowi mniej, ale poprzez te abstrakcje pokazanie też tej architektury i z tą wdzierającą się przyrodą jest też siłą tych obrazów. Tak, faktycznie no, obrazy nie są realistyczne, aczkolwiek robiąc fotografie, ponieważ zajmuję się też fotografią, mam dużo filmów fotografii na ten temat. Część z tych fotografii, która jest fotografią, wygląda jak abstrakcyjne obrazy również. Więc zależy to bardziej od tematu, od kompozycji, jakie dobierzemy, od miejsca. Czasami miejsca wynajdujemy w mieście, bo zazwyczaj zwiedzając miasta, turyści biorą jakąś wycieczkę, autobus i jadą od punktu do punktu, typowych punktów do zwiedzania w mieście turystycznych. Natomiast jeżeli zagłębimy się gdzieś tam dalej w to miasto, okazuje się, że można znaleźć miejsca, które są nieco odrealnione i są trochę inne niż te które zazwyczaj polecane są w przewodnikach turystycznych. Pani maluje cyklami i to jest kolejny cykl, który odwołuje się do tamtej przestrzeni, który odwołuje się do tamtego miejsca. Za każdym razem pojawia się cała seria obrazów, która jest dedykowana miejscu, mojemu spojrzeniu na. Tu akurat jest, podejrzewam, pomieszanie. Z jednej strony mamy Malezję, mamy architekturę miejsca, no i ten księżyc, który jednak jest z cyklu poświęconego właśnie księżycowi. Więc ten cykl o Malezji, on o czymś nam mówi. No nieprzypadkowo jest ten tytuł, gdzie księżyc się uśmiecha. To jest odwołanie oczywiście do pewnego miejsca na świecie, do mojego dziś, czyli do pani miejsca, w którym teraz przebywam, które jest fascynujące dla mnie jako dla człowieka, ale też dla mnie jako dla artysty. Ale jednocześnie za każdym razem coś chcę przekazać, chcę coś tym światem, tym obrazem tamtego świata przekazać innym. Przede wszystkim chcę przekazać coś, czego nie mamy w tej części półkuli ziemskiej. Chciałam przekazać pewną atmosferę, tak jak kiedyś w poprzednich cyklach o miastach Azji malowałam miejsca, które zanikają, takie, które tworzą atmosferę miasta, natomiast są wypierane przez nowoczesność. W Malezji też jest to widoczne, że te miejsca, które tworzą atmosferę miasta, te magiczne miejsca z tą mgłą, z tymi starymi budynkami, w które wbija się przyroda, z jakimiś elementami, ponieważ jest tam dużo kanałów różnych, bo są ogromne opady, więc tymi kanałami odprowadzana jest woda. Czyli to są często miejsca, które nie są turystyczne, ale które tworzą tą atmosferę miasta. One tworzą właśnie ten klimat. To są właśnie te budynki, które wyrastają, pomiędzy nimi są różne kanały, ponieważ tej wody jest bardzo dużo, to jest sieć cała kanałów Kuala Lumpur, które odwadniają miasto. I wracam do tych magicznych miejsc, czyli tych starych budynków. Budynków, które nie zostały wpisane w rejestr budynków konserwatora, tak zwany listed building, czyli tak jak u nas budynków pod opieką, zabytkowych. Ale są starymi budynkami, w nich mieszkają ludzie, ich ściany pamiętają bardzo wiele. Jest jakaś tam historia na tych ścianach. Są kafejki, rodzinne, malutkie restauracje, z których wychodzą pewne zapachy. Wszystko to tworzy właśnie tą atmosferę miasta. Ta wystawa, tam gdzie księżyc się uśmiecha, ona jest oczywiście zapisem pewnych artystycznych doznań, wzruszeń, które przelane zostały na płótno, ale tą wystawą, o czym chciała pani nam powiedzieć? Ponieważ w tym momencie do Malezji mam bardzo taki personalny stosunek. Myślę, że tutaj osobiste jakieś doświadczenia i ten mój zachwyt tą przyrodą. Te obrazy powstały pod wpływem mojego zachwytu tym miejscem, ponieważ jest to nowe miejsce dla mnie. Znaczy nie do końca nowe, bo od lat tam jeździłam, ale nigdy tak się nie zagłębiłam na dłużej w tym miejscu i
ta atmosfera dla mnie jest tak niesamowita, tego styku różnych kultur i jeszcze do tego przyrody, której z kolei tam, gdzie wcześniej mieszkałam w Singapurze, nie było. To było miasto. W Bangkoku również nie mamy tej przyrody tyle, ponieważ tam jest też bardzo, bardzo wszystko. Hongkong to już jest inny klimat. Tutaj ta przyroda jest tak zachwycająca i tak szczególna, że chciałam właśnie przekazać tą atmosferę. Myślę, że ta przyroda połączona z tym ogromnym miastem i ta przestrzeń, która tam jest, to, że to miasto jest rozłożone na taką gigantyczną aglomerację poprzedzielaną w miejscu, gdzie mieszkam. Mieszkam w mieście, a mam codziennie, włamują mi się do domu makaki, małpy, co jest zupełnie nie do pomyślenia w jakimś wielkich miastach. I gdzie mam za oknem tą dżunglę, tak jakby nie czuję tego miasta, pomimo, że jestem w tej aglomeracji olbrzymiej, ale po prostu cały czas jest to przeplecione właśnie z tą przyrodą i dla mnie jest to tak poetyckie miejsce, tak zachwycające, że postanowiłam przekazać. Tak, jest to czysto poetycki odbiór. Nie ma misji jakiejś tutaj do przekazania, jeśli chodzi o ekologię. Nie, po prostu jest to poetycka wystawa, która jest wywołana. Całe to malarstwo, to wszystko, co powstało, łącznie z tymi cyklami księżyców, na które serdecznie zapraszam na kolejną wystawę, bo jestem pewna, że w następnym roku wszystkie gwiazdy i księżyce również pojawią się w Polsce. To jest po prostu wywołane zachwytem tą przyrodą. Czyli w ten poetycko-malarski świat Karoliny Wojnowskiej-Paterek zapraszamy Państwa do Pałacu Sztuki. Wystawa czynna będzie do? Do 8 grudnia. Gorąco Państwa zachęcam, żeby zanurzyć się w tamten świat, gdzie księżyc się uśmiecha. A Pani pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była artystka, malarka, architektka, rzeźbiarka, fotograficzka także, Karolina Wojnowska-Paterek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na wystawę w Krakowie. Kulturalny widnokrąg, Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.